I tak wypełniło się pismo, które mówi: Abraham uwierzył Bogu i poczytano mu to za sprawiedliwość. I został nazwany przyjacielem Boga. List Jakuba 2:23. Spełnienie naszej wiary. Abraham jest częstym wzorem wiary w Piśmie Świętym. Oprócz wspomnianego wersetu z listu Jakuba 2:23, listy do Rzymian, Galacjan i Hebrajczyków podkreślają fakt, że Abraham uwierzył Bogu. Przytoczone tu starotestamentowe odniesienie pochodzi z pierwszej księgi Mojżeszowej 15. Bóg obiecał Abrahamowi, że jego potomkowie będą kiedyś tak liczni jak gwiazdy na niebie, mimo że Abraham nie miał wtedy ani jednego dziecka. Wierzył, że Bóg dotrzyma swojego słowa. Tak właśnie postępuje wiara. Opiera się na deklarowanym Słowie Bożym tylko dlatego, że Bóg jest tym, który je deklaruje. Jednak Jakub, cytując ten werset, odnosi się do późniejszego wydarzenia w życiu Abrahama. Jak mówi list Jakuba 2:21, Abraham, ojciec nasz, czy nie został usprawiedliwiony z czynów, gdy ofiarował Izaaka swojego syna na ołtarzu? Abraham wiedział, że obietnice Boże spoczywały w Izaaku, a jednak był gotów ofiarować Izaaka Bogu, z pełnym przekonaniem, oczekując, że Bóg wskrzesi go do życia, jak dowiadujemy się w liście do Hebrajczyków 11:19, wyjątkowe wyrażenie w Jakuba 2 pokazuje, że akt ofiarowania był w rzeczywistości wypełnieniem wcześniejszej wiary Abrahama. W pewnym sensie wiara Abrahama w Boga nie była w pełni rozwinięta, dopóki nie została wystawiona na próbę. W 15 rozdziale pierwszej księgi Mojżeszowej Abraham uwierzył Bogu. W 22 rozdziale pierwszej księgi Mojżeszowej Abraham ofiarował swojego syna. Między tymi dwoma wydarzeniami upłynęło co najmniej 20 lat. Z pewnością Abraham musiał w tym czasie okazywać wiarę przy innych okazjach, ale jego pojedynczy akt posłuszeństwa przy ołtarzu dał dowód, że jego wiara deklarowana już dużo wcześniej była rzeczywiście prawdziwa. A co z nami? Być może wierzyliśmy Bogu, że przez te wszystkie długie lata, ale czy ta wiara została wypełniona? Co ujawniłyby nasze czyny, gdyby nasza wiara sprzed lat została dziś wystawiona na próbę? I tak wypełniło się pismo, które mówi: uwierzył Abraham Bogu i poczytano mu to za sprawiedliwość i został nazwany przyjacielem Boga.